Wykonawcy tej inwestycji firmy TISO trafiły miliony złotych. Właściciel tej firmy, która budowała to dla tego księdza egzorcysty, od wielu miesięcy siedzi w areszcie. Z tego funduszu sprawiedliwości sfinansowano także system do inwigilacji obywateli, czyli słynny Pegasus. Powiedzieć, że wyraz zaskoczenia i zdumienia, kiedy minister Ziobro zwala wszystko na swoich współpracowników, kiedy grunt zaczyna się palić pod nogami, to nic nie powiedzieć. Czy nie wziął dostał to pismo, a tu jest taka pieczątka, sekretariat ministra, biuro ministra, wisienka na torcie, a to rozliczenie jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest kopia faktury, firma Matic, to jest zakup systemu informatycznego, czyli słynnego Pegasusa. Witam Państwa, Mikołaj Wejko, redakcja Goniec.pl. Rozmowa Gońca z Państwem i z nami w studiu. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Bowatelska. witam serdecznie. Mikołaju, witam Ciebie, a przede wszystkim witam naszych wiernych fanów. No i ten tydzień polityczny tuż przed Wielkanocą był obfity w wiele wydarzeń. No, myślę, na czele z tymi przeszukaniami domu zbigniewa ziobry. E, też doniesień na temat Funduszu Sprawiedliwości. Też byłeś przesłuchiwany przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. E, jakbyś podsumował to, co się działo? Tak? No bo e, rzeczywiście wynoszą e, się, pojawiają się nowe informacje. No i też różne wątpliwości na temat tych przeszukań czy sposobów przeszukania. jakbyś ty to podsumował? Sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest rzeczywiście niezwykle ciekawa. Dwa słowa chronologii. Wiele, wiele miesięcy temu Najwyższa Izba Kontroli kontroluje Fundusz Sprawiedliwości, ujawnia liczne nieprawidłowości, mówi wprost o możliwej korupcji w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Kieruje zawiadomienia do prokuratury i co? I nic. Jak domyślasz się, Fundusz Sprawiedliwości nadzorowany przez Zbigniewa Ziobro, o którym e, nikt powiedział, że mogło w nim dojść do, proku, do korupcji, prokuratura prowadzona, nadzorowana przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, nie prowadzi de facto żadnych czynności. Przychodzą wybory, zmienia się władza. Nowy prokurator generalny, profesor Adam Bodnar powołuje specjalny zespół śledczy, na czele którego stoi bardzo doświadczona pani prokurator Marzena Kowalska, o której uwaga, Zbigniew Ziobra o prokurator generalny powiedział tak, to osoba o największej odwadze. Pierwsza skutecznie oskarżała Pershinga, nie zważając na osobiste zagrożenie. Czyli Minister Ziobro wystawia jej laurkę, mówiąc, to jest jedna z najodważniejszych prokuratorek. Nie boi się dochodzić do prawdy, nie zważa na bezpieczeństwo osobiste. Robi to, co jest potrzebne, żeby dobrze, efektywnie reprezentować prokuraturę. Ten zespół śledczy mówi, musimy przeprowadzić przeszukania i czynności z udziałem tych osób, które podejmowały decyzje, no bo o samych decyzjach oczywiście za chwilę możemy powiedzieć. Decyzja formalnie podjęta o przekazaniu 100 milionów egzorcyście, który wypędzał salcesonem diabła weganizmu, który zaczyna budować ośrodek w Wilanowie, w którym m.in. są wypasione studia nagraniowe, bo mówi się, że to miało być zaplecze medialne dla suwerennej Polski. Tłumaczenia oczywiście do mnie trafiają, bo mnie, kiedy kontrolerzy pytają, po co te full wypas studia nagraniowe, chciałem ci powiedzieć, że lepsze niż w końcu. E odpowiedź, którą usłyszano, że to po to, żeby muzykoterapią leczyć więźniów czy byłych więźniów, muszę powiedzieć, że do mnie te tłumaczenia nie trafiły, ale za to do wykonawcy tej inwestycji firmy TISO trafiły miliony złotych. Właściciel tej firmy, która budowała to dla tego księdza egzorcysty, od wielu miesięcy siedzi w areszcie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw karno-skarbowych, ale kiedy jeszcze nie siedział, przelał na przykład 2 czy 3 miliony złotych na konto swojej córki z opisem, że to rozliczenia za pracę w spółce, ale spółce. Córka jego nie pracowała w jego spółce, bo jest osobą o wysokim stopniu niepełnosprawności, pobiera rentę, za to z tego konta, na które przelano pieniądze, gotówkowo wypłacono około miliona złotych, czyli tam kartą, bankomatem. Kolejne kilkaset tysięcy złotych trafia na konto spółki Wielkiej Brytanii. Tylko ta spółka jest uśpiona, nie prowadzi żadnej działalności, ale pewno te z tego konta będzie można te pieniądze wyprowadzać. Więc jak widzisz, Fundusz Sprawiedliwości działał niezwykle e, e, interesująco. Stąd ja się zgadzam, że prokuratura musiała prowadzić te czynności. No nie wszystkim one się podobały. Niektórzy nawet w ogóle zapomnieli, że mieli jakikolwiek kontakt z funduszem. Musiałem im o tym w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa przypomnieć. Bo przypomnijmy, z tego funduszu sprawiedliwości sfinansowano także system do inwigilacji obywateli, czyli słynny Pegasus. No właśnie, no i Zbigniew Ziobro... Y Wtedy na tej, można powiedzieć, konferencji pod swoim domem, podczas tego pierwszego przeszukania, e, oczywiście tam mówił, że zawsze można by do niego zadzwonić, że nie było próby kontaktu, ale mówił też o jednej bardzo ciekawej e, sprawie, no, którą też słuchali wtedy obok niego jego współpracownicy. Stwierdził sam, że to jest w ogóle bezzasadne, no bo wszystkie praktycznie rzeczy podpisywali jego podwładni, a on podpisywał, no może jedną rzecz, tak? Jedną rzecz podpisał, ale wszystko inne to są jego. Podwładnić, to jest takie już nie wiem, przygotowywanie się na coś, takie już stwierdzenie, że ja nie jestem za nic odpowiedzialny co, so, to w ogóle ciekawa sytuacja, bo na tej konferencji widać było na przykład twarz posłagowska, który mu towarzyszył, powiedzieć, że wyraz zaskoczenia i zdumienia, kiedy e, minister Ziobro zwala wszystko na swoich <laughs> współpracowników, kiedy grunt zaczyna się palić pod nogami, to nic nie powiedzieć. A tak a propos, co wiedział Zbigniew Ziobra, a co nie wiedział, to jest ciekawy dokument, który chciałem właśnie wszystkim pokazać. Co to jest? To jest pismo z 2017 roku, z września. To wtedy podejmowano Decyzję o przekazaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości do CBA. I co tu mamy na tym piśmie? Szef CBA Ernest Bejda pisze: uwaga, do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Tu mamy nagłówek, do kogo trafiło to pismo. W piśmie czytamy: Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, czyli ustalenia były już wcześniej, że Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw, miały służyć do czego innego zakupu systemu do inwigilacji. I piś, czytamy w piśmie, nawiązując do wcześniejszych ustaleń, zwracam się z wnioskiem o przekażenie pieniędzy uzgodnionej kwoty, to było 25 milionów złotych, w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służącej do wykrywania i zapobiegania przestępczości. Czy Zbigniew Ziobro dostał to pismo? A tu tu jest taka pieczątka: sekretariat ministra, biuro ministra, byłem ministrem sprawiedliwości. To jest pieczątka, którą posługuje się sekretariat ministra sprawiedliwości, czyli trafiło to w poczcie do pana ministra Ziobry. I tu jest kolejna ciekawa pieczątka. Według stanu, ten odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości, on się nazywał Michał Woś. To bardzo ciekawe, bo pismo jest z 2017 roku, a w 2021 roku, kiedy Michała Wośia zapytano o system Pegasus, odpowiedział tak: Nie wiem o jaki system pan pyta. To było do dziennikarza. Nie miałem, nie mam w tej wiedzy, co to może być za system. Pan minister Woś ma wyjątkowo krótką pamięć, zapomniał co to był za system, chociaż już wiedział w 2017 roku, a uwaga w 2018 roku nawet tą swoją wiedzę potwierdził, bo to jest pismo Ministerstwa Sprawiedliwości pod stanu, czyli pan minister Woś, Pisze, uwaga, pismo do dyrektora biura administracyjno-finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie czytamy. Uprzejmie informuję, że dotacja celowa z wykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości została rozliczona w całości przez co? Przez centralne biuro antykorupcyjne. A jaka to dotacja, a na co Na Pegasusa. Jak dzisiaj się okazuje, wszyscy już zapomnieli, że się podpisywali na dokumentach i tu taka wisienka na torcie, a to rozliczenie jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest kopia faktury firma Matic, to jest zakup systemu informatycznego czyli słynnego Pegasusa. Możesz sobie zadać pytanie, skąd ja mam te dokumenty? Te dokumenty mam z kontroli nik w Funduszu Sprawiedliwości, bo my byśmy w ogóle tego na to nie wpadli, bo CBA, Fundusz Operacyjny jest niejawny. Nawet kontrolerzy nikogo nie kontrolują, ale pieniądze, które otrzymali na zakup systemu do inwigilacji Pegasus musieli rozliczyć. I wysłali te dokumenty i ten obiekt dokumentów Jest w związku z pieniędzmi, które otrzymali z Funduszu Sprawiedliwości. I żeby nie było żadnej wątpliwości, przed tym jak mnie wyzwała Komisja Sejmowa do spraw Pegazusa, wystąpiłem do prezesa o zdjęcie klauzuli tajemnicy kontrolerskiej z tych dokumentów i mogłem je przedstawić opinii publicznej, bo bardzo się martwiłem, że pan Ziobro, pan Woś, inne osoby już zapomniały, jakie decyzje podejmowały i starałem się im pomóc, przypomnieć tymi dokumentami, że absolutnie, Absolutnie mogą wypinać piersi do orderu, że to oni kupowali ten system inwigilacyjny, przepraszam, nie kupowali, że oni dawali pieniądze na zakup tego systemu do inwigilacji, nie można im tego bohaterstwa. Mówię oczywiście z ironią, żeby wszyscy to zrozumieli. Prawa do tej decyzji, jako ich osobistej, autonomicznej odmówić. Tylko właśnie jeżeli chodzi o finansowanie też tego funduszu tak na rzecz, w sensie przez tego funduszu tej, tego zakupu na rzecz CBA to jest jeszcze jeden problem, no bo oprócz celowości budżetu Funduszu Sprawiedliwości jest problem dotyczące CBA, tak, no, które ma być finansowana w całości z budżetu państwa. A, dotknąłeś bardzo ciekawego wątku, bo jak się pan Woś, który po mnie był na komisji, bronił, że co prawda ustawa o CBA mówi, że CBA jest finansowane z budżetu państwa, ale przecież tam nie ma słowa wyłącznie. No Gdyby miało być tylko z budżetu państwa, to było słowo wyłącznie. To ciekawa interpretacja. Wiesz, że na przykład przepisy generalnie mówiące o ruchu drogowym mówi, że pojazd mechaniczny prowadzi właści osoba, która ma posiada uprawnienia związane z posiadaniem prawa jazdy. I też nie ma słowa wyłącznie, Szanowni Państwo. Jeżeli chcecie prowadzić samochód w oparciu o kartę wędkarską, yy, ulubioną kartę lojalnościową, na przykład z kina czy supermarketu, według ministra Wosia możecie. Przecież nie jest napisane, że wyłącznie właściciel prawa jazdy może prowadzić pojazdy mechaniczne. Weźcie jakikolwiek dokument, może być także świadectwo, oby było z czerwonym paskiem ze szkoły i także będziecie mogli prowadzić pojazdy yy, mechaniczne, bo pan minister Woś. Yy, interpretuje, że gdzieś nie ma słowa wyłącznie to można robić wszystko. Z tą interpretacją trochę się nie zgadzali inni urzędnicy, bo ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury, że złamano ustawę o finansach publicznych, bo Centralne Biuro Antykorupcyjne jak inne służby może być finansowane tylko z budżetu państwa. Dlaczego tak? Nie wiem czy ty pamiętasz, w latach 90 nie wszyscy to pamiętają, takie tuzy polskiej gangsterki, jak pershingi, masy, kiełbasy i inne finansowo wpłacają pieniądze na przykład na, na policję, na komisariaty policji, no chciały żyć dobrze z tymi policjantami tam w Pruszkowie i w Wołominie. I wtedy ustawodawca powiedział, za, za, no nie róbmy jaj. Policja Służby specjalne są finansowane wyłącznie z budżetu państwa i stąd wprowadzono te przepisy w ustawach. I więcej, to, że pan Woś złamał przepisy prawa, jest potwierdzone w bardzo ciekawym dokumencie. Ja z, złożyłem, kiedy byłem prezesem Niku, złożyliśmy zawiadomienie o złamanie dyscypliny finansów publicznych. Sankcja przez pana Wośa jest bardzo daleko idąca, z wieloletnią karą e, związaną z niepełnieniem funkcji publicznych związanych z wydatkowaniem środków publicznych. I co prawda umorzono to, ale jak? Bardzo ciekawie. Wiceminister Patkowski, niektórzy złośliwie oczywiście mówili o nim Harry Potter, to ten wiceminister, kolega pana Wosia z rządu, wydał postanowienie, że co prawda odmówił wszczęcia postępowania w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ale dlaczego? Z uwagi na znikomy stopień szkodliwości popełnionego czynu dla finansów publicznych. Okazało się, że 25 milionów, to tak jak splunąć w polskich zakładach karnych, są ci, którzy ukradli batonik i później nie zapłacili grzywny, ale 25 milionów to znikomy stopień społecznej szkodliwości. Mogłeś to wydać niezgodnie z przepisami, przepisami prawa i jak widać, nawet się tym nie przejmował. Teraz pytanie, czy. Minister Ziobro czy minister Woś, mówiąc te wszystkie rzeczy, nie wiem, oni kręcą, kłamią, co oni próbują w tym momencie osiągnąć, tak? No bo zaczekają się, że tego nie było, albo mówią o swoich współpracownikach, no a też w tej relacji bym powiedział minister Woś, minister Ziobro, no to jeżeli minister Ziobro mówi o podwładnych, to mówi właśnie o ministrze Wośu. Znaczy, po pierwsze, mam wrażenie, że dzisiaj już weszliśmy w fazę, że wszyscy najchętniej by zapomnieli, że podjęli jakiekolwiek decyzje związane z przekazywaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. No i przepraszam, no, przyznaję się jakaś taka ludzka słabość. E, wredna strona mojego charakteru powoduje, że bym powiedział, jako osoba z niezłą pamięcią, która ujawniała na przykład zakup tego Pegazusa, no, przyznaję, że przekazuje opinii publicznej te dokumenty, bo uważam, że tak trzeba. Że jeżeli państwo polskie powołało Fundusz Sprawiedliwości, który miał służyć, Osobom poszkodowanym przestępstwem, ofiarą wypadków drogowych, które nie mają pieniędzy na leczenie i rehabilitację, bo na przykład ubezpieczyciel często nie wypłaca tych kwot od razu, tylko po procesie sądowym. Bitym kobietom, dzieciom, którym pomagaliśmy, finansując 24-godziną infolinię dla dzieci, na przykład z depresją, że tam powinny trafiać pieniądze, a nie do pana od wypędzania diabła, salcesonem, czy do zakupów systemu inwigilacyjnego, że to jest po prostu prostu Haniebne, że w taki sposób te pieniądze nie wydatkowano, bo ten fundusz miał pokazywać lepszą twarz państwa polskiego i nie pozwolimy, żeby o tym zapomnieć, po to, żeby już nigdy żaden polityk nie finansował z pieniędzy, które miały być dla ofiar przestępstw, rzeczy, na które te pieniądze nigdy nie powinny być wydatkowane, bo nigdy, przepraszam, nie powinno być wydatkowane pieniądze na cele, które w moim odczuciu stanowią cele prywatne, Polityczne, bym powiedział, a nie mające nic wspólnego z dobrem obywateli, z potrzebami, z tymi, których dotknęło nieszczęście. A po to ten Fundusz Sprawiedliwości powoływałem jako minister sprawiedliwości wówczas jeszcze i prokurator generalny, żeby takim osobom w trudnej sytuacji życiowej pomagać. I teraz przechodząc do jeszcze jednego tematu, który poruszyła większość rządowa, to jest ten wstępny wniosek do Trybunału Stanu o trybunał stanu dla. Prezesa, profesora Adama Glapińskiego. Ty również zajmowałeś się tym tematem. Myślisz, że ten wniosek ma jakiekolwiek szanse? Po pierwsze, ten wniosek, bo w przestrzeni publicznej pojawiły się fałszywe tezy, że ten wniosek skutkuje zawieszeniem prezesa Glapińskiego. To jest informacja fałszywa. Ten wniosek skutkuje skierowaniem sprawy do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która prowadzi postępowanie dowodowe. No co jest w tym wniosku? No coś, o czym mówią sami zainteresowani. No jest na przykład to, że prezes Gapiński uniemożliwia wykonywanie ustawowych obowiązków komu? Członkom zarządu NBP. Przypominam, Paweł Mucha, no niezwiązany z dzisiejszym rządem, a wcześniej z opozycją, były minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, mówi prezes Gapiński, nie przekazywał mi ważnych informacji, dokumentów, utrudniał dostęp do niektórych pomieszczeń. Kto to mówi? Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Mamy przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, to ten organ, który decyduje o stopach procentowych i oni mówią, prezes Glapiński nie umożliwiał nam dostępu do analiz ekonomicznych, a my mieliśmy w oparciu o te analizy podejmować decyzję o stopach procentowych. No przecież... To jest coś tak kuriozalnego, że aż człowiek jak to mówi, to sam w to nie wierzy. No kolejna rzecz. Prezes Glapiński, ustawa mówi, że jest apolityczny. No nikt nie zapomniał, jak tam jeździł w konkury do prezesa Kaczyńskiego na tą nowogrodzką. Okazało się, że to jest miejsce istotne dla prezesa Glapińskiego. No tylko ja się pytam, jak to ma się z tą apolitycznością jeżdżenie do siedziby partii politycznej, do gabinetu prezesa Glapińskiego. No i eksperci od publicznych mówią, prezes Glapiński podejmował decyzję o ukrytym finansowaniu długu publicznego, co zakazuje ustawa te wszystkie fakty ma zweryfikować komisja odpowiedzialności Komisji, e, konstytucyjnej, bo ona w oparciu o przeprowadzone postępowanie, prezes Grapiński będzie zaproszony na posiedzenie, będzie mógł przedstawić swoje argumenty, zgodzić się lub nie zgodzić z tymi zarzutami. Dopiero w oparciu o przeprowadzone postępowanie komisja odpowiedzialności konstytucyjnej kieruje wniosek do Sejmu o ewentualne postawienie Adama Grapińskiego przed Trybunałem Stanu i dopiero to postawienie przed trybunałem Stanu, ale to jest decyzja na posiedzeniu plenarnym całego Sejmu. Skutkować może zawieszeniem go w wykonywaniu obowiązku. Bardzo ważna informacja: przed nami wielomiesięczna procedura, w której prezes Glapiński będzie mógł. Odnosić się do tych wszystkich zarzutów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. No właśnie, tylko z drugiej strony, jeżeli chodzi o to, jak działa też rząd pod kątem tych obietnic wyborczych i innych spraw, które są poruszone, to już wiemy doskonale, że tych 100 konkretów na 100 dni się nie udało zrealizować, około 10% skuteczności. No i wiemy doskonale, że nadchodzą dwa duże wydarzenia, czyli VAT na żywność i uwolnienie cen energii latem. No i też oczywiście te spory związane ze światopoglądem. Myśli, że to są takie sprawy, które mogą bardzo mocno zaszkodzić tej koalicji. Czy koalicja będzie tak trwała, że mimo tych różnic i mimo tych problemów, które nadchodzą, przetrwa? No i też oczywiście coś na to poradzi. Po pierwsze w kontekście stu konkretów. Dla mnie to, co się udało, co jest absolutnie najważniejsze, bo to jest cywilizacyjna szansa dla Polski. 600 miliardów złotych z funduszy europejskich. Rząd, wcześniej środowiska opozycja, obecny rząd, obiecały, że to odblokują i odblokowały. Te pieniądze już są. Komisja Europejska podjęła decyzję, że w szczególności środki z krajowego programu odbudowy zostały zatwierdzone do Polski dla Polski. Dlaczego to takie istotne? Te pieniądze my możemy wydawać tylko do sierpnia 2026 roku. Przez PiS zmarnowaliśmy 3,5 roku. Od 3,5 roku można było te środki wydawać, zostało nam tylko 2,5 roku. To są pieniądze dla polskich firm, na miejsca pracy, na rozwój, na różne projekty, na przykład związane z rozwojem energetyki, po to, żeby obywatele płacili taniej za prąd. Kolejna dla mnie niezwykle ważna rzecz. Przystąpiliśmy do prokuratury europejskiej. Kolejna obietnica. Dlaczego to takie istotne? Bo żeby... Kontrolować wydatkowanie pieniędzy z Funduszy Europejskich. Słynna afera w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 26-letni Barman, który na swój innowacyjny projekt gospodarczy nikt nie wie jaki, bo praca Barmana była jego pierwszą pracą, miał dostać 50 kilka milionów, firma z Białego Stoku powiązana z politykami PIS-a, konkretnie Partii Republikańskiej 120 milionów na innowacyjny projekt badający następstwa moczenia kabelka w wodzie na to, jak ten kabelek się zachowuje. 120 milionów to pieniądze z funduszy europejskich, a prokuratura europejska bada, czy nie doszło do defraudacji. Ważne, niezwykle ważne. No tak, tylko że właśnie chodzi o to, że ludzie patrzą też na te inne obietnice i też na te problemy, które nadchodzą, bo wiemy doskonale, że te 5% VAT na żywność podniesie ceny żywności no, naturalnie. No i kwestia uwolnienia cen energii również może być problematyczna. Latem na pewno jeszcze nie, ale jak nadejdzie sezon grzewczy, Wielu osób może odczuć te różnice. Dlatego bardzo ważne było to z innych deklaracji, które zostały zrealizowane: 20% podwyżka dla całej sfery budżetowej, 30% podwyżka dla nauczycieli. Dla mnie osobiście ważne, bo wykazujące taką uczciwość państwa i nie kierowanie się tylko interesem ludzi bogatych. Pieniądze z budżetu państwa na metodę in vitro. Ona jedyna skuteczna, naukowa metoda leczenia bezpłodności. I ona była w Polsce dostępna, ale to są naprawdę drogie zabiegi. I bogaci mogli sobie na nie pozwolić, a biednych na to nie było stać, osoby mniej zamożne. I dobrze, że państwo na ten cel przeznaczyło 500 milionów złotych, bo to jest, uważam, nie Niezwykle istotne, i do tego się e, zobowiązaliśmy, że to będzie e, zrealizowane. Także zwiększone nakłady na różne sfery życia, utrzymane wysokie nakłady na obronność ponad 4%. Przy tej zmienionej sytuacji geopolitycznej, przy tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, niezwykle istotne dzisiaj Polska, czy tego chcemy czy nie, ale jest tym państwem, które wydaje najwięcej pieniędzy na obronność ze wszystkich państw, członków Paktu Północnoatlantyckiego. A oczywistą rzeczą jest, że mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach, będziemy realizować kolejne zobowiązania. Jeśli chodzi o procent PKB, tak, to się do Ameryka ma chyba wyższe, ale kwotowo, z europejskich, z europejskich państw ma, chyba mamy najwięcej. Kwotowo Ameryka ma niecałe 4%, my mamy ponad 4%, ale od razu mówię, tak, jak słusznie zauważyłeś, w relacji do PKB w liczbach bezwzględnych Stany Zjednoczone więcej wydają i to znacząco więcej niż wszystkie pozostałe państwa. A rząd będzie się jeszcze zajmował nad... tymi tematami, o których wspomniałem ci, właśnie ten VAT na żywność. I uwolnienie cen energii. Znaczy, Bo to są wad... takie po prostu podstawowe mm. potrzeby, o których też się dużo mówi. Watna żywność, e, mamy decyzję, że on wraca do tej pierwotnej nie, wysokości. E, bym, e, my zawsze mamy obawy, czy to nie wpłynie na przykład na inflację. Zawsze to trochę może podrożyć te e, artykuły e, spożywcze, tam jest e, określona grupa artykułów. Ja mam nadzieję, że no, jednak inflacji jakoś znacząco na nią nie wpłynie. Przed samym świętami teraz dostaliśmy informację, że najnowszy poziom odczytu inflacji to 1,9%, czyli poniżej 2%. Pamiętamy, jak w czasach rządu Wpisu było to 18, 18%. Czy będą potrzebne jakieś kolejne decyzje? Tego nie wiem. Jestem za tym, żeby po prostu krok po kroku realizować kolejne rzeczy z listy tych zobowiązań. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. Zachęcamy Państwa do pisania swoich opinii, do pisania komentarzy. Oczywiście bardzo dziękujemy za uwagę, życząc wesołych świąt Wielkanocy i dziękujemy Sz naszemu gościowi, Krzysztof Państwo, Kwiatkowski. Szanowni Państwo, umiarkowanie mokrego dyngusa, bardzo smacznego jajka i takiego radosnego, radosnego, aleluja, zdrowych, spokojnych, radosnych, wspaniałych świąt Wielkiej Nocy.